Szanowny Boże, coś Wam powiem. Myśleliście kiedyś o tym, że Bóg może nie chce, żebyśmy widzieli, dopóki nie uwierzymy, że On może poprowadzić nas w ciemnościach? Raczej nie dopuszczamy tej myśli, bo chcemy mieć kontrolę nad swoim życiem. Chcemy wszystko wiedzieć dokładnie, a tym bardziej widzieć wyraźnie. Ślepota nas jednak dopada, bo widzimy tylko to, co chcemy, a nie to, co powinniśmy. Dzisiejsza Ewangelia obrazuje nam człowieka wierzącego. To ten, który idzie za Jezusem. Tak właśnie postąpili ci niewidomi. Było ich dwóch, a więc stworzyli wspólnotę. Wołali jednogłośnie: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Więc oprócz swojego braku wzroku łączyła ich ta sama prośba. Ich droga za Jezusem nakreślała ich wiarę, bo słysząc o dobrych czynach Jezusa, chcieli ich doświadczyć, co wiąże się z wytrwałością i poświęceniem. Tylko ucznia Jezusa charakteryzuje to, że podąża za Nim, by odnaleźć prawdę życia, a nie tylko rozwiązanie bieżących problemów. Z tej racji, że Biblia jest tekstem pełnym symboli, to często choroba ciała jest obrazem choroby duszy. Brak wzroku jest odniesieniem do grzechu, który mnie zaślepia. On powoduje, że nie mogę zobaczyć ani świata, ani Boga takim, jaki jest. Niestety, wszyscy na to chorujemy, bowiem grzech jest chorobą, z którą sami sobie nie poradzimy. Tak na marginesie dodam, że dziś pierwszy piątek, a do tego Adwent, więc warto zadbać o zdrowie ducha. Naprawić tę zerwaną więź, którą tylko Bóg może odbudować. Jezus każdego z nas ciągle pyta, czy wierzysz? Bo jeżeli nie wierzysz, On nic nie może zrobić, absolutnie nic. Kiedy mówisz, nie wierzę, zamykasz Jezusowi wiele możliwości działania. Jezus nie działa mechanicznie, nie nadużywa swojej władzy. Pełen pokoju jedynie pyta o wiarę. Wierzycie, że mogę to uczynić? Jezus oczekuje odpowiedzi. Oczekuje tego, tak, Panie. Oczekuje współpracy człowieka, jego zaangażowania, jego wiary. Bo to wiara czyni cuda. Oczekuje zaufania i zawierzenia, bo wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Może potrzeba mi różnych braków w mojej codzienności, aby one pobudzały mnie do żywej wiary? Może mają większy sens, niż mi się wydaje? W Ewangelii Mateusza w ostatnim rozdziale znajdziemy słowa, gdy 11 apostołów udało się do Galilei, by spotkać się z Jezusem. Ale niektórzy wątpili. Widzieli zmartwychwstałego i nie dowierzali. To paradoks, który nie jest nam obcy. Musimy odczytywać znaki Boga nie z gazety, telewizora czy internetu, ale z codziennych sytuacji życiowych, których nam każdego dnia wciąż brakuje. Taka umiejętność nauczy nas przebywania z Bogiem i pozwoli poznawać Jego logikę, dzięki której nauczymy się żyć i akceptować to, co On nam oferuje. Jezus przychodzi ze swoją mocą całkowitego otwierania oczu naszego serca i sprawiania, że widzimy, że wierzymy. Adwent jest mocnym czasem modlitwy. Czasem modlitwy błagalnej i przede wszystkim modlitwy wyznania wiary. Czasem patrzenia i czasem wiary. Święty Anselm podpowiada: naucz mnie szukać Ciebie i pokaż się temu, kto Cię szuka. Ponieważ nie mogę Cię szukać, jeśli mnie nie nauczysz, i nie mogę Cię znaleźć, jeśli się nie objawisz. Pragnąc, będę Cię szukał. Szukając, będę Cię pragnąć. Kochając, znajdę Cię, a znajdując Cię, będę Cię kochać.